Witam serdecznie. Moje nowe przemyślenia, niekoniecznie na posłaniu, ale za dnia. Rozpocznę tak. Wystarczy nazwać na przykład próżniactwo albo złoczynienie dobrym określeniem. I wtedy zło przemienia się w dobro, niby, a dobro w zło. Manipulacja. Manipulacja. Bo przecież zło jest złem, a dobro jest dobrem. Nie ma szarych kolorów, jak mówi lewactwo. To jest szare, co? Mieszane. Dobro, zło. Siły ciemności, siły światłości. Albo jesteś abstynentem, albo alkoholikiem. A ktoś powie, a jak to wieczorem nie wypić? Nagrodzić się po całym dniu. Nagroda. Właśnie. Nagroda. Tworzyć sobie nagrody. Ale może inaczej. Nagrodą może być piwo lub dwa, lub czteropak. A może być zdrowie zamiast tego piwa i długie, szczęśliwe życie. Ale jak sobie odmówić tego piwa wieczorem? Dam przykład. Ktoś otrzyma po całym dniu nagrodę motorower, motorynkę. No niech będzie nowoczesną hulajnogę na prąd, elektryczną. Po całym dniu nagroda. A co by było, gdyby zrezygnował z tej elektrycznej hulajnogi w zamian za to, jeżeli zrezygnuje wieczorem i poczeka do rana, to rano będzie stało koło łóżka w salonie Porsche. Porsche. Fajne te nazwy. Dla mnie to jest samochód. Każdy ten samochód. Porsche. Tak jakby to była żywa istota. Audi. No niech będzie. I teraz tak. Zrezygnuje z nagrody elektrycznej hulajnogi w zamian za to, jak poczeka do rana, to za to, że zrezygnował z hulajnogi elektrycznej, rano stoi Porsche. Albo Audi. Albo Mitsubishi, tak jak ja mam. Wtedy na pewno decyzję podjąłby taką. No przeboleję. Wieczorem nie wypiję, nie wleję. Wytrzymam po to, żeby rano mieć samochód, auto. Ale gdyby nie było tej nagrody rano, auta, no wtedy byłoby trudno. Oczywiście. Więc jaki jest sposób na to? Zrezygnować z mniejszej nagrody dla większej. Zrezygnować z pewnych rzeczy tutaj na ziemi, na przykład ze złoczynienia, które może być korzystne. Na przykład SS-mani dostawali w nagrodę. Jeden dostał Czechosłowację, jeden tam dostał Kraków. Dostał Kraków. On był kimś. A jak się odstroił tak bażant w tej czapie, a te medale takie za pieniądze ponatnika. Gering taką laskę zdobiono z kości słoniowej. Gromada pieniędzy. Ponoć to kosztowało bardzo dużo pieniędzy. Nie powiem, bo zapomniałem, nie będę się uczył. Odstroili się jak bażanty. Poprawiali Boga Ojca. Bóg Ojciec stworzył człowieka pięknego. Człowiek jest piękny. Człowiek jest piękny. No włosy umyć, przystrzyć. No, tak, ale po co te czapy? Po co te, jak to, żelazne krzyże? Te różne tam znaki. I tu każdy się, kolory. Stroili się, ci SS-mani stroili się bardziej niż LGBT kolorowe. To ci tęczowi to jest pikuś, jak się przebierają. Tamci to byli przebierańcy. Czapy takie, jakaś taka trupia zło, czaszka się świeciła. Masakra. No i teraz przechodzimy do nazewnictwa. Fałszywe nazewnictwo, jak już wspomniałem na początku. Zło można przemienić w dobro przez fałszywe nazewnictwo, a dobro w zło przez fałszywe nazewnictwo. Czyli zakłamanie. Po pierwsze, Niemcy nazwali drogę do komory gazowej
Himmelstrasse. Himmelstrasse. Czyli droga do nieba. A przecież to... Muszę czwórkę wrzucić. A przecież to była droga na śmierć, na męczarnię. A nazwali droga do nieba. Cynizm i zakłamanie. Jak wpuścili gaz, to jeden SS-man przyuczał drugiego i mówi tak. Wpuszczamy gaz, a za chwilę usłyszysz wielki grzmot, czyli lament tysiąca ludzi, prawie około tysiąca ludzi, tak upchnęli, lament około tysiąca ludzi nazwali wielkim grzmotem. Cynizm i zakłamanie. To nie był wielki grzmot. To był lament. Dzieci, dziewczyn, pięknych jak łanie. Dziewczyny wyrośnięte. 18-letnie, 16-letnie. Jak łanie. Anioły. I gdy one musiały się żegnać z życiem, to SS-man do drugiego, do kolegi mówi, że teraz nastąpi wielki grzmot. Nazewnictwo. Aborcja. Dalej. Mordowanie dzieci w łonie matki nazwali aborcją. Jak to ładnie brzmi. Aborcja. Może być tak jakby się powiedział, depilacja, aborcja, Bormann. Wszystko takie podobne. Nie wiadomo, o co tu chodzi. A czy nie lepiej byłoby nazwać zamiast aborcja to zabicie dziecka, zamordowanie dziecka? Tak normalnie, po ludzku, jesteśmy ludźmi. Po co te magisterskie, doktorskie nazwy jakieś? Kto je wymyśla? Kto za tym stoi? Aborcja. Alkohol. Dalej. Przecież alkohol, sam o tym nie wiedziałem, to jest produkt uboczny, czyli krótko mówiąc, siki bakterii drożdżowych. Wpuszcza się drożdże, czyli bakterie, cukier, woda i te bakterie odżywiają się cukrem i wodą i robią siku. I te siku to się nazwali alkohol. A czy nie lepiej byłoby nazwać kotek biały leci? Kotek biały, tak. Sobie przeszedł. Mądre stworzonko. Z wąsami. Magister, kot magister. Przeleciał drogę kot magister. On nikomu krzywdy nie zrobi. On wie, co ma robić. Nie potrzebuje doradców. On wie. Kot magister.